Dobra, także jesteśmy w gierce, jak widzicie jest to arena i będziemy próbować zrobić Skybase'a. Jednym słowem, Skybase co to jest? Ludzie, słuchajcie, Skybase to jest coś takiego, że budujecie platformę bardzo wysoko nad ziemią, żeby po prostu mieć kontrolę nad przeciwnikiem. Była to popularna strategia w pierwszym sezonie, jako że to jest pierwszy sezon rozdziału drugiego, dlatego zrobimy Skybase'a, jak za starych dobrych dziejów, tylko że jest jedna mała różnica w porównaniu do tego, co było wcześniej. Nie ma tutaj żadnego sposobu, żeby przeżyć. Jak spadniecie. Jak tam były, słuchajcie, panele wyskokowe, albo różne odbijacze i tak dalej, tak tutaj nie ma kompletnie żadnego sposobu, więc jeżeli was zestrzelą z góry, no to jesteście kaput. C'est la vie. Nie ma was po prostu, nie ma was. Więc generalnie taktyka jest dosyć ryzykowna, ale miejmy nadzieję, że tutaj nam wyjdzie. Na starcie oczywiście musimy zdobyć fajne bronie, które nam posłużą w walce potem, jak będziemy już na górze. Jak na razie zbieramy po prostu wszystko jak leci. Jak będzie trzeba, to rozwalimy też gości jak leci. Po prostu, więc nie zbliżajcie się je lepiej. Tak tutaj... O, duże ammo. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Jest coś takiego jak duże ammo w grze teraz. To nie wiedziałem o tym jeszcze, ani razu nie zagrałem, słuchajcie. I nie widziałem dużego ammo. O, kogoś słyszę. Ktoś tu jest. Tylko gdzie dokładnie? Tu gdzieś, nie? No, i tyle. Sorry gościu, przepraszam, ale musiałem to zrobić. Jako, że wtargnąłeś na moje miejsce. Ile ja mam apteczek? Ja mam 3 apteczki. No akurat do Skybase'a to nie jest najlepszy sposób na wygranie. Najważniejsza rzecz, na której musimy się teraz skupić, to są macy. I to jest takie numero uno, więc spodziewajcie się, że po prostu będę walczył tylko i wyłącznie w momencie, kiedy przeciwnicy będą sami do mnie przychodzić, a ja za bardzo nie będę szukał zagrożenia, więc no oczywiście. I tak jak tylko zobaczę kogoś, to chętnie z nim walczę, ale generalnie skupimy się na przede wszystkim na zbieraniu maców. O nie! Tu jest tylko 500 maców. Ale trudno. No musi nam wystarczyć. Musi nam wystarczyć te 500 maców. No to teraz zostały nam tylko do zbierania cegły i metal. Cegły i metal. Metal oczywiście z samochodów i innych takich podobnych. Może ze sprzętu domowego. No a cegły? W sumie też z domu możemy. Metalu mamy, zobaczcie ile. Zobaczcie ile my mamy. 50 metalu na każdy samochód. To jest multum. O, i my już mamy 500 na 500. No i o to chodzi. No dobra, tutaj wydaje się jakby było dosyć spokojnie, no. Tu wszystko jest spokojne. Tu niczego nie ma. Snajperka! Słuchajcie, snajperka jest ważna. Snajperkę musimy znaleźć. Cała reszta rzeczy to nie jest zbyt ważna, ale snajpa? Snajpa w sumie powinna być najważniejsza. Żeby z daleka strzelać, ustrzelać wszystkich. No dobra, schodzimy. Schodzimy, idziemy trochę dalej. I szukamy snajpy, skoro tak. Ciekawe, czy z wysokości, czy ktoś go rozwalił. A raczej ktoś go rozwalił, bo tutaj nie ma zbytnio punktu, z którego mógłby spać. Dobra, mamy już pokazane, w którym miejscu dokładnie jest strefa. To jest dobry start, ale dalej tej snajpy nam brakuje, która jest na serio, serio potrzebna. O której kompletnie zapomniałem, co najgorsze. Idziemy do dropa. I może w dropie będzie snajpa? Mam nadzieję, że będzie. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że chociaż spotkam tam kogokolwiek. O, na przykład tego gościa. O, i on ma już low. Chociaż nie, może nie mieć low. Ja nie wiem, jak to działa, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, jak to działa, jak się obrażenia zadaje, kiedy gość jest w łódce, nie? O nie, plecy gdzieś. Dobrze, że mam dużo potek. Ale no nie wiem, skąd w ogóle strzelają do mnie. Ile ich się tu zrobiło? Wszystkich. Ja stąd idę. Ja chciałem Skybase'a zrobić, a ci co? O nie, jestem w wirze walki. Wir walki, słuchajcie. Płynę! Płynę wodą! Zapomniałem o strefie, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, robimy Skybase'a. Trudno. Trudno się mówi, inaczej zginę. Nie, nie, tak zginę pewnie. Miejmy nadzieję, że jakimś... Nie, nie przeżyję. Nie przeżyję. Czemu ktoś mi musiał z granatnika przywalić? Dobra, jesteśmy już w następnej gierce i taktyka na początek oczywiście zdobywać jak najwięcej amunicji, zdobywać jak najwięcej broni, zdobywać jak najwięcej maców, ale przede wszystkim tym razem znajdziemy tą snajperkę, która jest nieodłącznym w sumie elementem Skybase'a, przydatnym w sumie najbardziej ze wszystkich rzeczy, kiedy już jesteśmy na samym szczycie i oczywiście wyeliminujemy sobie parę osób, które będą nam po prostu przeszkadzały w tym czasie. Nawet nie wziąłem tamtej broni, bo stwierdziłem, że po co jak tutaj nikogo nie ma, jak tu jest taki chillek.
co nie? Zobaczcie, jakie chillowe. Jakie chillowe warunki tutaj na tej sklepowej sadybie. Ciekawe, czy jest dużo osób. Co ty robiłeś, gościu? Przepraszam. Ale musiałem poczekać. Musiałem. O Boże, jak wskoczyli tam do siebie. Jeszcze jeden. Ten domek pewnie nie jest sprawdzony. No, nie mamy w sumie niczego jeszcze tak naprawdę potrzebnego. No snajpa, snajpa, słuchajcie. Teraz na celowniku mamy snajpę. Czy tutaj będzie? To nie, czy to jest wszystko sprawdzone. Tu nikt nie sprawdził. Spoko tu. Słuchajcie, też nikt nie sprawdził. O, jest snajpa. I o to właśnie chodzi. No i zaczynamy chyba już powoli robić Skybase'a. Wygląda na to. O, jest MK, jest MK. O to chodzi. O to chodzi. No i to mi się podoba. I mamy wszystko. No i możemy robić tak naprawdę tego Skybase'a. Where are you, guys? Dobra, kamyczki kamyczkami. Ale czy jakieś coś wrogowie tu są? O! Na przykład taki. Co ty robisz, gościu? Co on robi? Czy to jest bot jakiś? Czy o co tu chodzi? Ej, czy tu grają boty? To on się poruszał jak bot! Dobrze, tak czy siak, no przyniósł nam chociaż trochę więcej amunicji. Oj, banik chyba poleci jakiś. Niedługo, dla tego pana. To też jakby bot, nie? Nie wydaje wam się? Co jest grane? Dobra, robimy Skybase'a. Dobra, lecimy. Lecimy z tym koksem. No powiem wam tak, jesteśmy. Jesteśmy na górze. Kolejna strefa jest jeszcze dalej. Więc no, już teraz budujemy. Chyba, nie, albo lepiej nie. Lepiej nie, bo ktoś nas zobaczy i wysnajpi. Rzecz w tym, żeby nikt nas nie widział kompletnie, a my żebyśmy ich wszystkich widzieli. Ale to jest epickie. Trzeba przyznać, co? Dobra, jest strefa kolejna. Musimy zdążyć, musimy lecieć, jak najszybciej potrafimy. Ja pierdzielę, ale to jest wysoko, co tu się dzieje, ludzie? Ja się tak stresuję tym Skybase'em. No jest nieźle, mamy mnóstwo maców jeszcze. Ale to jest epickie. Dobra, słuchajcie, jakaś tam woda jest. W sumie nie wiem, czy to by nie zadziałało tak, żebyśmy jednak przyjęli, jakbyśmy trafili w tą wodę. 7 osób do końca. Gdzie oni mogą być, jak myślicie? Jest jeden gościu, patrzcie na tego gościa, patrzcie na tego gościa. Czy on idzie do jakiegoś innego? Słuchajcie, nie zdradzamy swojej... Chociaż mógłbym. Ale kusi, słuchajcie. Ale kusi, ale jednak chciałbym zwycięstwo, nie? Nikt nie wie. Cisza i spokój. To się nie wydarzyło. 4 osoby do końca. Tak naprawdę 3 poza mną. Do końca. Jak to będzie wyglądało, kiedy zostanie jeden na jeden, to ja nie mam zielonego pojęcia. Strzelam, że gości po prostu straci jakikolwiek, nie wiem. No, w końcu spojrzy w górę, nie? Wiadomo, w końcu będzie musiał spojrzeć w górę. A wtedy to się nie skończy najlepiej dla mnie. O nie, już się zostały mi tylko metal. Coraz mniej matsów, coraz większe niebezpieczeństwo. Jesteśmy w strefie. Dobra, wypatrzymy teraz osoby, przeciwników wszystkich. Czyli mianowicie 3 osoby zostały. Dobra, widzę tego gościa. Nie wiem, kto do niego strzelał, ale przed chwilą ktoś na bank strzelał. Ktoś do niego strzelał, nie wiem kto. Tam jest kolejna strefa. I ona już jest na pewno poza wodą. Więc teraz albo nigdy. Została jedna, 2 osoby zostały, słuchajcie. 2 osoby, ten gość tutaj i jeszcze jeden, którego w sumie nie mogę zlokalizować w żaden sposób, bo się nie porusza. Dobra, on będzie brał dropa. Więc to jest dobry moment na to, żeby go rozwalić w czasie, kiedy będzie brał dropa. O ile się nie zamknie, to mamy szansę wtedy się go pozbyć. Dobra, jest gość. Jeszcze jeden. Dwóch powinno zostać. Nade mną nikogo nie ma, już chciałem sprawdzić, czy nie ma kogoś, kto nie robi może Skybase'a drugiego. Okej, walczą ze sobą. On mi chciał rozwalić Skybase'a, a oni walczą ze sobą. Niech oni muszą się rozwalić, muszą rozwalić tego gościa. Jest. Stań w miejscu. Nie. Nie wie, gdzie jestem, czy wie? 100 dostał! No, come on!
Już mu tak mało zostało. Czy my to robimy? Czy próbujemy zejść? Nie, to jest niemożliwe. Nie zrobimy tego. Nie wygramy. On nie wie, co się dzieje. Nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje. On nie wie, co się dzieje. O co chodzi w ogóle? To jest tak śmieszne. A my nie mamy HP. Jaki pech. Jeszcze rozładowała mi się kamera. Próbuję, co się da już zrobić. Teraz. W tym momencie. Spadamy. Jestem w kropce. Dobra, spadam. Elo, lecę, gościu! Nie! Nie, to było tak bliskie. Czemu? Jakby mu trafił headshota wtedy z wysokości. A dostał w ciało. Nie wiadomo, ile mu zostało HP, niestety. No to spróbujemy raz jeszcze, tylko że tym razem, słuchajcie, patrzcie na to. Patrzcie na nasz outfit. Teraz to ja wyglądam jak prawdziwy bohater i muszę zwyciężyć. Muszę wygrać tu Skybase'em. Teraz w ogóle wiecie, po takim Skybase'ie, który był stres mega duży, mega ogromny, to teraz to jest, się wydaje takie proste. Czyli tak, wchodzimy na wysokość. O, tu jest skrzynka jeszcze dodatkowo do tego, więc już w ogóle. No, ktoś tu będzie na bank ktoś tu będzie, więc na tym przyjemnym parku raczej rzadko się zdarza, że nikogo kompletnie nie ma. Mkę wolę. Dość spokojnie ten park jednak jest. No dobra, no ale idziemy. Idziemy i mam nadzieję, że ktoś do mnie zacznie strzelać po prostu. O, widzę gościa. Jednego. O, tam kolejni się strzelają. O, jest snajpa. Dobra, jeden mniej. Nie wiem, jakim cudem dałem mu się w ogóle trafić. No słuchajcie, jak widzieliście, 1000 maców. To jest wciąż 1000 maców z każdego tego. To jest naprawdę mało na tamtym Skybase'ie, więc chodzi na to, że musimy o wiele, wiele więcej tutaj pozbierać. Tak myślę, że mniej więcej około 2500 tak naprawdę potrzeba, żeby zrobić takiego mega solidnego Skybase'a. Więc to nie jest proste zadanie się przygotować dobrze do Skybase'a, ale już snajperka jest, już MK jest. W sumie MK, jak się okazało, się nie wypaliła, ale tym razem spróbujemy, słuchajcie, żeby z tym MK trochę strzelać, więc spróbujemy zbudować troszkę mniejszego Skybase'a. Ktoś to kurde nie gra. Jeszcze bardziej do tyłu wracam. U tych matsów mam no tyle, żeby zrobić tego minimalnego Skybase'a. Dobra, nie, tutaj muszę zacząć Skybase'a. Inaczej to nie wyjdzie. No jesteśmy na taką wysokość, no powiedzmy sobie szczerze, że nie jest aż tak źle. Oni się tu strzelają. Jeden, drugi. Dobra, strzelają, poczekam aż jeden z nich zginie. A drugi zacznie biec, żeby go podnieść. Po prostu jego itemy. Dobrze by było, jakby ten przegrał. Nie wie. O nie, ktoś inny wie. O kurde, ktoś strzela. Nie! Nie, gościu, no! O, żyje! Żyje! Dobrze myślałem, że woda tak działa. Dobra, próbuję znowu Skybase'a. Nie. Na bank mi się już nie uda. Już ktoś będzie do mnie strzelał. Teraz to tylko strasznie ryzykuję. Tamten panterek ciągle tu spogląda. Oj. Dobra, może jednak spróbuję. Może jednak spróbujemy to zrobić. No trudno, najwyżej nie wyjdzie. I tyle. Ale próba zostanie podjęta, uwaga. Dobra, zniszczone. Jesteśmy znowu mega, mega wysoko. Więc teraz już ten panterek raczej nas rozwali. Ja to się boję najbardziej. Więc albo woda, albo umieram. Mam mało matsów. Niedobrze, bardzo mało matsów. Czy to mi wystarczy? Do końca gry na pewno nie. Nie! Co? Dobra, słuchajcie, wiecie co? Wydaje mi się, że drugie miejsce to i tak jest wystarczająco i nie ma sensu, żebym powtarzał po raz kolejny i grał. Spróbujcie wy sami zagrać sobie tą taktykę, jeżeli chcecie. Drugie miejsce to była naprawdę dobra rzecz. Tak czy siak. Chciałem pierwsze, ale się nie udało. Może kiedyś się jeszcze uda. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwonku, o łapce w górę i kodzie zipek w sklepie. Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!